Cześć wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na filmik podsumowanie raka roku 2012, jeżeli chodzi o pielęgnację. Dzisiaj będę mówiła do Was o pielęgnacji. Zacznijmy może od twarzy i pierwszym takim produktem, który zawładnął po prostu moim życiem, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to jest po prostu glinka zielona. Słuchajcie, używam glinki od lat, właśnie zielonej, z mamą na pół używamy. Ja taką kupuję kilogramową na eBayu za 9 albo 11 dolarów, już nie pamiętam dokładnie. Znowu Zdzisiu mnie zaczepia od tyłu. I słuchajcie, ja sobie stosuję ją 2 albo 3 razy nawet w tygodniu. Ja wiem, że zalecenia są troszeczkę mniejsze, żeby to było 1 albo maksymalnie 2. Ja oczyszczam sobie nią twarz niemalże, tak jak mówię, no co 3, nie co 3, tylko 3 razy w tygodniu. Bardzo lubię tę formę, oczyszczenie jest niesamowite, napięta skóra, bardzo gładka i jestem zadowolona. Ulubieniec naprawdę bardzo duży. Następnie, jeżeli chodzi o pielęgnację, to jest coś, co zaczęłam około 5 miesięcy temu. Koleżanka, która, ja nie wiem, czy my rozmawiałyśmy o tym, czy po prostu jakoś to wyszło, że jej nie przypadła do gustu woda jonowa i druga usłyszała o tym, koleżanka, jak rozmawiałyśmy chyba o tym, tak mi się wydaje, i ona jej poleciła używanie wody jonowej jako tonik. I słuchajcie, któregoś nocy w sumie, wieczorem siedziałam i wyszłam spod prysznica i niestety, ale skończył mi się tonik i mówię, o kurczę, co by sobie tutaj zużyć. I mówię, no przetrę twarz po prostu biodermą czy jakimś innym płynem micelarnym, ale wpadła mi myśl do głowy, o której koleżanka mówiła właśnie, czyli użyć wody jonowej z firmy MAC, to jest MAC Charged Water. Ja Wam już wcześniej o nim mówiłam, ja bardzo je lubię zaraz przed nałożeniem makijażu jako krem taki nawilżający. To nie jest krem, tylko mówię, że ona działa bardzo nawilżająco i nie musimy wtedy kremu pod podkład nakładać. I ja zaczęłam sobie psikać właśnie jako tonik, taki krok przed nakładaniem kremu. Słuchajcie, niesamowicie działa ten sposób na mnie. Czyli po prostu pryskanie. Ja wiem, że to może działać z czymś innym, bo zaraz Wam opowiem o czymś innym. Bo wiem, że woda jonowa z Maka jest dość droga w Polsce, bo za 100 ml płacimy około chyba 60-70 zł. Tutaj jest ona za 20 dolarów. Oczywiście ja się wykąpię, wychodzę spod prysznica i jakieś 5-10 minut przed założeniem, może nie 10, 5, przed nałożeniem kremu psikam sobie całą twarz tym. I jak jeszcze jest troszeczkę wilgotna, taka półmokra cera, nakładam sobie krem i krem pod oczy i wtedy wszystko wsiąka niesamowicie dobrze. Cera jest bardzo dobrze nawilżona, taka gotowa, odprężona, gotowa do spania, odprężona. Bardzo, bardzo jestem zadowolona, nie podrażnia, nic się nie dzieje i jest to bardzo taki delikatny sposób, nic nie musimy trzeć z tonikiem czy przecierać delikatnie. Ja jestem pod wrażeniem i stwierdziłam, że skoro woda jonowa działa w ten sposób, a wiem, że dużo z Was nie ma dostępu do Maka, bo ma albo za daleko, albo po prostu jest za drogi ten produkt, od miesiąca czasu odstawiłam tą wodę, bo chciałam po prostu sprawdzić. Zaczęłam używać wody termalnej z firmy Aven, czyli również sobie psikałam sobie twarz też przed nałożeniem kremu, zaraz po wykąpaniu się. Działają te rzeczy tak samo, dziewczyny. Niesamowicie miękka skóra, zaraz właśnie taka, bardzo taka miękka, ja czuję, że jest taka dobrze nawilżona. To, co mi się właśnie podoba i tak jakbym lubiła, żeby moja skóra była, tak więc jestem niesamowicie zadowolona z tych dwóch produktów. Toników w tym momencie nie używam. Następną rzeczą, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to powiem Wam o moich dwóch ulubionych peelingach, które używam przez cały rok zamiennie. Jeżeli nie mam dostępu do peelingu enzymatycznego albo spóźnia się on do mnie, ponieważ bardzo lubię peeling enzymatyczny z Biochemii Urody, ale tak jak wiecie, nie mam do niego dostępu częstego, bo nie chcę zamawiać co chwilę przez kogoś, to używałam tego peelingu z firmy Dermalogica, które moim zdaniem są identyczne, z tym, że Dermalogica ma troszeczkę inną konsystencję, przepraszam, i troszeczkę inaczej się nakłada na twarz. Natomiast moim zdaniem działanie jest identyczne. Teraz mam właśnie peelingi enzymatyczne, dlatego tutaj widzicie, mam już kolejny wsypany sobie peeling enzymatyczny. Tutaj już mam i on mi się kończy i idą do mnie dwa kolejne. Na razie mam peelingi enzymatyczne. Bardzo dobre oczyszczenie, nie podrażnia mnie. Z tym, że zauważyłam, że czasami ten peeling enzymatyczny śmierdzi jak wymiociny takie dzieci małych, niemowląt. Troszeczkę śmierdzi, jedne pięknie pachną owsianką, którą bym chciała po prostu zjeść z twarzy, natomiast inne śmierdzą, tak więc to może być minus. Nie podrażnia mnie. I ostatnim produktem, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy,
to jest kwas glikolowy 25%. To jest moje nowe opakowanie, niestety musiałam zamówić moje stare, upuściłam w łazience i pękło całe, bo to jest niestety, ale plastikowa butelka. To do mnie przyszło właśnie dosłownie kilka dni temu, zapłaciłam za nie około 12 chyba dolarów. ASDM firma z Beverly Hills, z eBaya po prostu dorwałam go. To jest poprzedni ten, który miałam, na zdrówko fifuś, który miałam też, 30 ml kwas 25%. Zacznijcie oczywiście od niższych stężeń, bo nie chciałabym wam, żebyście sobie poparzyły twarz, znaczy poparzyły, żebyście miały jakiś niefajny syf na twarzy. Natomiast ja doszłam do 25%, niesamowity produkt. Słuchajcie, kwasy glikolowe jak dla mnie działają niesamowicie dobrze. Z tym, że musimy się nauczyć ich używać, dziewczyny, jak chcecie, mówię do tych młodszych dziewczyn, które chcą używać, poczytajcie dużo o tym, popytajcie, zacznijcie od niższych stężeń, bo tak jak mówię, nie chcę, żebyście za mocno podrażniły swoją cerę. Ja się zatrzymam na 25, na razie nie chcę iść wyżej, natomiast już nie mogę się doczekać, kiedy go znowu użyję. Pory ściągnięte, coraz mniej pryszczy, bomba. Jeżeli chodzi o pielęgnację do ciała, to przez cały rok używałam moich niezawodnych, które po prostu wymieniam co około może miesiąca. Są to moje myjki i to są takie myjki, ja nie wiem jak to się nazywa, takie troszeczkę twardsze, i ta też jest taka twardsza i tutaj też możemy sobie gdzieś rękę wsadzić. Te kupuję za dolara, a te chyba za 2 dolary, już nie pamiętam, bo mówię, wrzucam je za każdym razem jak jestem w sklepie i robię zakupy spożywcze. Świetnie ściągają martwe naskórek, ten taki cały brud, pot z naszego ciała, i ja je używam właśnie z peelingami. I w tym roku powiedziałabym, że lubiłam bardzo 3 peelingi. Pierwszy peeling to jest solny, natomiast teraz w tym momencie go nie mam, bo nie mam go zrobionego. Zrobiłam sobie peeling cukrowy. Tak więc to by był peeling solny, kawowy, niesolny. Kawowego nie mam zrobionego, natomiast mam zrobiony właśnie cukrowy. To jest mój peeling cukrowy z olejem migdałowym, który sama robię w domu, w takich słoiczkach sobie, do takich słoiczków sobie wkładam. Taki słoik starcza mi w tym momencie na... może tydzień codziennego używania, nieco ponad tydzień, może czasem mama. Bardzo dobrze oczyszcza naszą skórę właśnie ten peeling i na dodatek nawilża ją, ponieważ ma w sobie olejek migdałowy, i to nie jest takie nawilżenie, słuchajcie, że wszystko na skórze się lepi, czy czujemy ten olej. Nie, bardzo, bardzo fajna sprawa z tymi peelingami. Trzeci peeling, nie wspomnę wam o nim, ponieważ nie jest dostępny w Polsce, ja sama trudno mi jest go znaleźć, ponieważ nie jest z stałej kolekcji z firmy Bath & Body Works. To by było tyle, a nie, przepraszam, jeszcze oczywiście balsam. Ja nie jestem fanką balsamów, paćkania się tym wszystkim, już dobrze o tym wiecie, i przez cały ten rok używałam tylko i wyłącznie masełek, albo w lecie używałam balsamów w sprayu z firmy The Body Shop, tak mi się wydaje, z magnolią. Tak mi się wydaje, nie pamiętam, też wam kiedyś o nim wspominałam. Natomiast ja jestem wielką fanką maseł z firmy Victoria's Secret. To jest akurat Coconut Passion i słuchajcie, dorwałam, ostatnie opakowanie dorwałam na eBayu. Przepłaciłam za niego, bo jego normalna cena to jest 10 dolarów, ja zapłaciłam 20. Ale niestety tak mi się zapach podoba, no już jestem w połowie. No słuchajcie... Zapach jest niesamowity i za co bardzo lubię i uważam, że zasługują na miano właśnie ulubionego kosmetyku roku, dlatego że jeżeli chodzi o masełka Victoria's Secret, to one bardzo dobrze i bardzo szybko się wchłaniają. To jest dla mnie bomba. One mogą czasem nawet inaczej pachnieć niż ten, mieć inny zapach, którego nie polubię, a i tak będę używała, ponieważ szybko się wchłaniają, co dla mnie to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. Nie znalazłam jeszcze masełek, które tak szybko się by się wchłaniały, i one mają konsystencję takiego bardziej pianki, trochę bardziej, przepraszam, zbitej, taka troszeczkę, właśnie mówię, pianka, tak więc super, jeżeli chodzi o ciało. Nic innego nie używałam, czasami olejkowałam się takim olejkiem z Altery, przepraszam. Natomiast nie był wydajny i ja jestem gruba i to wszystko po prostu 3 razy się machnęłam i koniec, nie było olejku. Teraz przejdę do włosów, tak jak wcześniej wam wspomniałam. Jeżeli chodzi o włosy, to włosy w tym momencie i w tym roku były pod znakiem wszystkich olejków. Olejowanie bardzo, bardzo mi się spodobało. Po raz kolejny w Ulcie udało mi się dorwać olejek z firmy Weleda z
z rozmarynem. Ja ogólnie bym go nie kupiła, ponieważ za 50 ml płacimy 15 dolarów. Ja go kupiłam znowu, poprzedni kupiłam za 7,50, ten kupiłam za 6,50, tak więc za 6,50 polecam go bardzo, natomiast nie za więcej ceny, bo nie jest wydajny. Olejowałam włosy, najczęściej to był właśnie Weleda, Vatika i co jeszcze? Najczęściej to w sumie Vatika, bo przez Vatikę to przechodziłam jak burza, opakowanie za opakowaniem. Dlatego olejowanie najbardziej mi pomogło i wcale nie mam teraz takich bardzo, bardzo suchych, jakichś takich dziwnych włosów. Bardzo dobrze wyglądają, jeżeli są, jak są wyprostowane. Nie są takie siano i to mi się najbardziej podoba w całym tym po procesie olejowania. Kolejną rzeczą oczywiście to muszą być suche szampony z firmy Batiste. No po prostu pobiły mnie, ukradły moje serce. Szkoda, że nie są u nas dostępne, znaczy są, ale za 8 dolców. Ja nie będę płaciła 8 dolarów za suchy szampon. Zawsze kupuję je na przecenie. Ten chyba dostałam od Agnieszki Niesi. Kilka od Niesi dostałam. Natomiast te są za 2,99, jakie kupimy taniej w jakimś takim outlecie kosmetycznym. Tak więc suche szampony nie są alternatywą do mycia włosów, natomiast w czasie takim, kiedy ktoś do mnie zadzwoni, słuchaj, musisz być gotowa za 5 minut, to tylko sobie pryskam i unoszą się włosy automatycznie, dlatego ja byłam zadowolona. Przeszłam przez około 5, może 6 różnych, że tak powiem, rodzajów, tak? Tych szamponów z firmy Batiste, uważam, że są najlepsze w tym momencie, jeżeli chodzi o amerykański rynek. Kolejną rzeczą, to jest coś, do czego wróciłam, to jest kokosowe mleko z firmy Organics. I to jest, słuchajcie, mleko, które bardzo dobrze działało na moje długie włosy, jak miałam długie. Potem jak ścięłam, było niestety za mocne, obciążało mi włosy. Natomiast teraz, kiedy moje włosy już urosły, zaczęłam znowu używać i znowu jestem zakochana. Kilka pompek zaraz po umyciu pryskam sobie na ręcznik, zawijam. Na 20 minut zostawiam. Włosy są tak miękkie, dziewczyny, że czasem miałam na przykład bardzo takie polakierowane i ciężko było mi je rozczesać i mówię, ale będę miała potem na maksa wysuszone włosy i nie działo się tak, dziewczyny. Naprawdę mleko kokosowe u mnie działało i ono jest pod postacią takiej pianki. Normalnie włosy były takie bardzo, bardzo miękkie, aż takie leiste, że tak powiem, że po prostu palce przechodziły przez nie. Niesamowitą frajdę mi sprawiało używanie tego kosmetyku, ponieważ zawsze miałam miękkie włosy, co bardzo mi się podobało. Nie jest to drogie, to jest produkt drogeryjny, kosztuje około 5-6 dolarów. I tutaj on ma w sobie proteiny również z jaja i właśnie mleko i kokosowe mleko i kokosowy olej, tak więc oczywiście inne rzeczy też ma w składzie, ale tak jak mówię, naprawdę jestem pod wrażeniem. Nic innej z tej serii mi się nie podoba, nic innego, natomiast mleko kokosowe jak najbardziej na włosy moje działa. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o włosy, to bezapelacyjnie jest to szampon z firmy Lush, który się nazywa Big, czyli ten szampon z solą morską i on chyba ma w sobie również wodorosty. Już prawie kończę go. Ja go używam maksymalnie 2 razy w miesiącu. Nie używajcie go częściej, ponieważ przesuszy wam włosy, możecie potem mieć takie strąki suche i nie będzie to fajne. Ja używam go 2 razy w miesiącu, niesamowicie dobrze oczyszcza czachę. Wiecie, łój i to wszystko, co się zbiera, naprawdę dobrze oczyszcza. On też bardzo dobrze olejki zmywa, ale tak jak mówię, no nie chcę go używać co chwilę i zmywać tych olejków, ponieważ przesuszy. Wiem, że wyszła teraz wersja w kostce również tego szamponu i chyba odżywka. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę was skłamać, ale widziałam, że było w kostce. 25 dolarów trochę dużo kosztuje za 330 gramów, natomiast ja na pewno polecę i sobie kupię kolejne, bo szampon bomba, naprawdę dziewczyny, ja jestem niesamowicie z niego zadowolona i na dodatek bardzo dobrze włosy po nim się czują, są uniesione, są miękkie, nie tak miękkie jak po mleku kokosowym, ale są uniesione, co bardzo, bardzo mi się podoba. I ostatnią rzeczą, dwie ostatnie rzeczy, jeżeli chodzi o włosy, jedna z nich to jest z firmy Fido, ja nie wiem jak to się wymawia dokładnie i ja mam ten botaniczny
relaksujący balsam do włosów, co fajnie się okazało, że w Polsce jest tańszy niż tutaj, bo w Polsce na stronie apteki, nie będę tutaj rzucać imion, bo nie potrzeba, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to mogę Wam powiedzieć, że on kosztuje 40 zł, a tutaj kosztuje 20 ponad dolarów, tak więc około 60-70 zł, u Was jest prawie dwa razy tańszy. To jest balsam relaksujący, skład ma dobry, bardzo dobry i ja go nakładam również taki troszeczkę jak taka odżywka, którą zostawiamy we włosach. W porównaniu z mlekiem kokosowym, słuchajcie, miazga, włosy są nie do zdarcia, po prostu miękkie i to mi się podoba. Następną kategorią to są ręce i jeżeli chodzi o pielęgnację rąk, to bardzo, tak jak Wam wcześniej mówiłam, uwielbiam peelingujące mydła z firmy Bath & Body Works. One się nazywają Deep Cleansing Hand Soap i to są te antybakteryjne. Ja akurat mam skończone Cherry Blossom, już do wyrzucenia idzie tu dynda mój włos, kolejny z dzisiu. Niesamowicie, słuchajcie, ja bardzo lubię mieć wypeelingowane ręce, znaczy dłonie, bardzo lubię mieć wypeelingowane, natomiast nie lubię często używać tego mojego najukrańszego peelingu z firmy Lustres, nie wiem jak to się czyta po francusku. I słuchajcie, ten jest zbyt mocny, on tylko na może 2-3 tygodnie robić, natomiast jest świetny. I zaczęłam używać tego codziennie, jak myję ręce. Bomba! 5,50 na przecenie są za 2 dolary, 2,25, 2,75, już nie pamiętam. Tutaj jest 236 ml, używałam przez cały rok, teraz zrobiłam sobie kolejny zapas i wszyscy używamy tych właśnie żeli antybakteryjnych, peelingujących z firmy Bath & Body Works. Nie mam kremu ulubionego do rąk, natomiast mam kolejny peeling, który bardzo lubię, to jest peeling z firmy The Body Shop Hemp Hand Scrub. Tak on wygląda, ten z tutaj Maryśką i powiem Wam szczerze, że capi totalnie, nic przyjemnego, naprawdę, po prostu śmierdzi, ale działa bardzo dobrze i też bardzo często go używam na stopy jako peeling do stóp. To jest moje drugie opakowanie, niedawno je całkiem kupiłam na przecenie w The Body Shopie za chyba 4 dolary, tak mi się wydaje. Też dobrze działa, nie podrażnia, z tym, że czasami, to jest mój błąd, to nie produkt, ale mam czasami podrapane ręce jak narkoman po moim kocie, po zabawach z nim. Niestety, ale niesamowicie on podrażnił mnie, ale to była moja wina, bo użyłam jak głupia na właśnie zadrapania i wtedy miałam takie niefajne rany. I to by było tyle. Wiem, że długi filmik będzie, nie krzyczcie na mnie, ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację w tym roku. Nic, znaczy nie, że nic więcej nie używam, bo używam, ale nic innego nie wpadło mi, nie zasługuje na właśnie miano, albo też za krótko testowałam te rzeczy, żeby później Wam te wsadzać takie zapchaj dziury, nie chciałam tego zrobić. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, trzymajcie się, pa, pa!